Okej, witamy serdecznie wszystkich. Witam Macieja. Witam Ciebie, Łukaszu, oraz Ciebie, Michale. A przede wszystkim witam Was, drodzy widzowie. Słuchajcie, z racji, że dobiliśmy do końca turnieju po 6 tygodniach ciężkich zmagań drużyn, chcieliśmy podziękować i w tym celu oddaję głos Maciejowi. Ma dla Was parę słów, zanim rozpoczniemy ostatni mecz tego turnieju. Tak, dziękuję Ci, Łukaszu. No to zacznijmy. Na początku chciałbym podziękować w imieniu organizatorów za świetne zmaganie w naszym pierwszym turnieju gry online, jaką jest League of Legends, którą wszyscy tak bardzo kochamy, a zarazem tak bardzo nienawidzimy. Szczerze gratuluję naszym finalistom, którzy zdołali przebić się przez tak wielką ilość drużyn, w końcu 128, i zawędrować na sam szczyt. Oczywiście nie można tu zapomnieć o drużynach, którym nie dane było dojść do finału, ale gdyby nie oni, turniej w ogóle by się nie odbył, prawda? Dziękuję także całej ekipie S&M Management za pracę nad tym projektem i wysiłek, w który w nią włożyli. W tym miejscu również chciałbym podziękować naszym wszystkim partnerom, w szczególności portalowi LeachofLegends.pl, HowToWin.pl, Fundacji Rozwoju Społecznego Temus, firmy Artcom i Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworze. Pamiętajcie, aby śledzić naszego Facebooka, bo już niebawem pojawią się nowe informacje dotyczące Jaworzno Gaming Party, czyli cyklu turniejów FIFA 14, League of Legends oraz Magic the Gathering. Także stay tuned i tyle. Dziękuję. Jeszcze wszystkim raz. Dziękujemy Macieju za przemówienie, bardzo zwięzłe i na temat. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni, że dotarliście tutaj, czy to do tej fazy, czy odpaliście wcześniej mimo wszystko z organizacji tego turnieju. No cóż, tak więc przed nami już za chwileczkę rozpocznie się mecz. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Luder, jesteś również ze mną? Jestem z tobą, żyję, tak, zgadzam się. Ogólnie pamiętajcie o tym, będzie konkurs, tylko o konkursie powiemy po banach podczas ekranu ładowania. Dokładnie tak, więc bądźcie przygotowani. Okej, więc rozpoczęły się piki i bany. To jest moment, na który wszyscy czekali. No to mamy co? Mamy Nidalkę i mamy Germana, tak? Wczoraj Nidalka była bardzo często grana i te jej dzidy karały. Oj, bolały na pewno. Widzimy bardzo szybkie bany, więc te drużyny są przygotowane. No widzimy choćby ban na Dravena. Draven, chodzi tu chyba o Kunę 30, która w ćwierćfinale, który w ćwierćfinale miał 11-2-2 statystyki, no to mówi to samo za siebie. No widzimy również zbanowanego Fiddlesticka, którego nie widzieliśmy wcześniej, jest zbanowana Ali ze strony VAT Gaming, tak więc first pick leci na Kassadina. Myślę, że to jest bardzo dobry pick. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry pick. Chociaż, no jak wiesz dobrze, Kassadin dostał trochę nerfa w tym patchu, który właśnie obowiązuje, więc zobaczymy, jak to będzie grał. No właśnie, ponieważ chcieliśmy wam przypomnieć, że z racji dzisiejszego patcha wszyscy zaktualizowaliśmy gry, tak więc gra rozgrywa się już na nowym patchu. Więc wszystkie nowości, które są w grze, dotyczą również i tego turnieju. Myśleliśmy, że uda się ominąć tej aktualizacji, ponieważ myśleliśmy, że wszystko przebiegnie na takich samych zasadach. No niestety finał, nowe rzeczy, zobaczymy jak drużyny przygotowały się z lektury, jakie są właśnie najnowsze zmianki i zobaczymy jak sobie poradzą w tych meczach. Mamy... Nie zdziwię się, tak? Jak zobaczymy w fioletowej drużynie Fiza, który dostał buffa. Tak, widzimy tutaj jest zlokowana już Vayne oraz Sona, więc botlane mamy już załatwiony. Czekamy teraz na piki ze strony drużyny Silence Gaming. No ten Renekton, ale czy ten Trynda będzie szedł na dżunglę? Powiem szczerze, że Trynda również dostał buffa, teraz jego cooldown za każdym razem, kiedy uderzy i dostanie krytyka, schodzi mu o 2, a nie o 1, więc to jest naprawdę konkretny buff. No ale no niestety jest to champion, który jest raczej bardzo ryzykowny, ponieważ on naprawdę musi się wyfidować, aby zdziałać coś w grze. Widzimy tutaj i jest zlokowana i jak to grał zawsze Diamond z Gambit Gaming, Elise i Renekton, czyli dwie bardzo mocne postacie, obydwie posiadają ceki. Nie zapominajmy o tym. I Luder, co o tym powiesz, o piku na Kunę? No ja powiem tyle, że wiem dlaczego jest ten pik. Heimer dostał reworka i naprawdę jest teraz bardzo mocny. Ulepszenie działa na właściwie wszystkie spele, działa na ten, jakby to określić, prądowy granat, tak się kiedyś śmiałem podczas jednego z turniejów, które ja organizowałem, że to jest prądowy granat. Dostał właściwie buffy na wszystko, co jest możliwe. Co prawda niektórym nie odpowiadają to, że rakietki już nie są samonamierzające, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest to dobry pik. Oprócz Heimerdigera mamy również zlokowanego Rumble i w przeciwnej drużynie jest to Zyra oraz Szako, więc przepraszam, ma tam pytanie bardzo ważne, czy będzie tam AD Carry? No właśnie, jak zauważyłeś, nie ma AD Carry w zespole Silence Gaming. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest zagranie jakieś taktyczne. Ciekaw jestem, jak to się sprawdzi. Naprawdę to troszeczkę ryzykowne zagranie. Oj, i mamy wyjście jednego z graczy. Zawodników. Nie wiadomo, czym spowodowane, zaraz się dowiemy. Prawdopodobnie jedna z tych osób dostała kika. Tak, wydaje mi się, że to są placeholdery, czyli oznacza to, że był AD Carry, jednak ktoś wziął inną postać, ponieważ w tej chwili nie miał możliwości się zamienić, tak? Możliwe, więc czekamy na te same, powinny być te same bany, ale raczej widzimy, że tak się chyba nie stanie. Irelia nie była zbanowana, jest Ali zbanowana na pewno. Bany mogą być jakiekolwiek, ważne, żeby piki były te same. Urgot, kiedyś bardzo często spotykany champion na banowanie. Czy pierwszy pik będzie Kassadin? Nie jest to Zyra. Sejuani jako last pick, a był tam Jace, czy dobrze pamiętam, czy on był zlokowany, czy wtedy wyrzuciło? Chyba nie wyrzuciło. Znaczy się, on nie był zlokowany, oni właśnie wyszli wtedy. Tak, więc mamy... No, wszystko się zgadza tak, jak powinno być. Mamy wreszcie tego AD Carry i mamy Queen, która no wczoraj trochę nawet ładnie grała. Coś tu się dzieje nieciekawego. Jest wzięty i Sejuani i Jax, więc... Któregoś z czempionów tam brakuje. Troszeczkę dziwna sytuacja. Jak Luder dobrze zauważasz, w tym momencie naprawdę bardzo dziwne są te drużyny. Nie jestem w stanie się zorientować, co było powodem piknięcia takich czempionów i kto pójdzie na mida. Czy będzie to Rumble? Powiem ci szczerze, jest taka możliwość. Ewentualnie widziałem ostatnio gry Jaxem na midzie. Nie wiem dlaczego, ale ktoś próbuje nawet tym Jaxem grać na midzie, zobaczymy. Cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Lisina też kiedyś niekoniecznie chętnie pikowano na mida, a czasem tak właśnie było. No dobrze, mamy już, znamy już całkowicie piątkę po jednej i po drugiej stronie. Widzimy tutaj, czyli rozstawienie będzie Renekton na górnej alei, Kassadin z teleportem, czyli klasyczny dosyć wybór. Zyra z Queen na dolnej alei, no i Elise na dżungli, bardzo szybko przemieszczająca się swoją drogą. Powiem ci, tak? Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Już się dowiedziałem, kto będzie na midzie w zespole VAT Gaming, bo będzie to Rumble, ponieważ Kubus zawsze grał dotychczas na midzie, grał raz Nidalką, raz Eliską, to wszystko grał na midzie. No dobrze, więc spodziewamy się popisowej gry Rumble przeciwko Kassadinowi, to może być ciekawy wybór. No, wydaje mi się, że bardzo. No, Rumble ma jeden minus, jednak on się dosyć szybko przegrzewa, no i w pewnym momencie jest, że tak powiem, useless, tak? No, bywają takie momenty, w których naprawdę zabraknie siły, aby dokończyć czegoś, ale tak czy inaczej on będzie naprawdę tankowaty przeciwko Kassadinowi. No, prawda. No, chociaż powiem ci, z drugiej strony spójrz sobie ogólnie też na kompozycję. Na Kassadina najlepiej się gra 2 na 1. Czy przypadkiem ten Rumble nie pójdzie na przykład na topa? I zostawią Vayne z Soną na środkowej alebi? Myślę, że będzie słab? Myślę, że będzie i Jax będzie powiedzmy na topie, Rumble pójdzie na bota, a natomiast Sona razem z Vayne będą na midzie. Ja myślę, że Jax lepiej sprawdziłby się w pojedynku przeciwko Zyrze, ponieważ swoim odskokiem może uniknąć pnączy, które dadzą mu naprawdę dosyć dużą mobilność na linii. No ale jak to będzie wszystko wyglądało, dowiemy się już za chwilę. Myślisz, Luder, że to już jest ten moment, w którym możemy ogłosić ludziom, którzy są na Twitchu, na czym będzie polegał nasz przezabawny konkurs? Tak, myślę, że tak. To oddaję Ci głos i wytłumacz. Dobra. Konkurs polega na tym. W pewnym momencie podczas kastowania wszystkich meczy zamiast jungler będziemy mówili na junglera z którejś drużyny leśnik. To słowo pojawi się kilka razy podczas streamu. Na czym polega cały konkurs? Gdy pojawi się słowo leśnik, wy zliczacie, ile razy to słowo pojawiło się podczas meczy, które będą ogólnie w finale. No i do wygrania jest kod na grę na Originie, ewentualnie na Steamie. Gra jest grą niespodzianką. Jest to gra o wartości przynajmniej 30 zł, więc i powiem szczerze, że będą to 3 gry do wybrania, więc raczej będzie w czym wybierać. Tak więc, skoro zasady są już nam wszystkim znane, to przechodzimy do ekranu ładowania się i poczekamy chwileczkę na mecz. Więc zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Witamy po króciutkiej przerwie i witamy Was w pierwszym meczu Best of Three pomiędzy Silence Gaming i VAT Gaming w meczu finałowym turnieju You Only Live Online. Powiem tak, od początku zacznę do porównania do czwartego sezonu, który ma przyjść. W tych meczach jeszcze zobaczymy coś takiego jak Invite. Jak niektórzy czytali zapewne już w czwartym sezonie, raczej Invite'y będą rzadko spotykane. Bo miniony będą pojawiać się w pierwszej minucie. Widzimy tutaj VAT Gaming przesunął się na Tribrasza na wysokości Dolnej Alei, a drużyna Silence Gaming również pilnuje swojego Red Buffa, więc mamy tutaj 5 na 5 możliwy teamfight. Zobaczymy, jak to wszystko się rozłoży. Bardzo dobre zagranie, prawdopodobnie będzie tam postawiony ward, nie wiem czy sięgnie, Rumble powinien wejść, mają tutaj widoczność, Jax będzie złapany, prawdopodobnie tak, jest, nie będzie pierwszy krok, nie ma, jest ta bariera, czy również Elise uciekła z całego tego wszystkiego teamfightu, Rumble wyflaszował się przez ścianę, mamy Renektona, który również zostaje połkowany, czy będzie to jakikolwiek twierdza, czy wydaje, jest, Renekton zabił Jaxa, i czy będzie zabita Sejuani? Jax został zabity przez Renektona. Sona zabiła Zyrę. I tutaj jeszcze pasywka Zyry zabiła Sejuani, więc jest wymiana 2 za 2, przepraszam. Queen dopadła Sonę. Czy Renekton będzie w stanie zastunować? Raczej nie. Więc tutaj już się nic nie wydarzy. Jest odepchnięty Renekton przez Vayne. Rumble również dopada tutaj Renektona, więc jest 4-2 w tym momencie. Cóż za gra. No, Kassadin chciał zrobić... Suicide'a. Kassadin chciał się... Tak? Właśnie. On został zabity przez Rumbla i został złapany przy wieży. Ta gra wygląda jak na razie jak jakiś deathmatch, a nie jak normalna gra w Lola. Widzimy tutaj Queen jest ścigana przez i Rumble i Sage One, ale raczej tutaj nie będą mieli ochoty wchodzić pod wieżę, bo skończyłoby się dla nich bardzo, bardzo dziwnie. Mówiliśmy o swapie, a czy on naprawdę będzie miał miejsce? No chyba nie będzie miał miejsca, jak widzisz Rumble jest na tym midzie. No Kassadin już stracił jednego fraga, tak? Rumble ma fraga do przodu, więc... on może sobie nieźle poradzić. No mamy tutaj po jednym killu dla każdego gracza ze strony Bad Gaming, oprócz Sejuani i tylko 2 śmierci, więc bardzo jakby to powiedzieć, korzystna wymiana dla tego zespołu. Tak, no, wymiana jest korzystna. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że w tym momencie najgorzej mają leśnicy poszczególnych drużyn, ponieważ oni muszą te buffy robić samodzielnie, tak? No tak, to wyglądało na to wszystko. Będą mieli utrudnioną troszeczkę dżunglę, aczkolwiek obydwa junglerów ma po 3. level. O, jest tu dobre wejście Jaxa na tego Renektona, jednak oni tu sobie raczej specjalnego nie zrobią. Ta ciekawa będzie linia środkowa. Myślę, że Rumble będzie musiał grać troszeczkę defensywnie, ponieważ z każdym kolejnym levelem będzie miał troszeczkę większą trudność połkowania Kassadina, który trzymając się za minionami nie będzie tak bardzo odbierał damage'u, tak jak Kassadin może połkować Rumbla. Więc... ach, jednak Kassadin został delikatnie złapany, tutaj będzie podpalony również, więc Kassadin bardzo niebezpiecznie zbliżył się do Rumble i jest kill! Elise na Vayne, który przegapiliśmy przez przypadek. Staram się, że w takiej sytuacji tutaj się nie zdarzyło i Renekton został tutaj złapany przez Jaxa i Sejuani. Czy będzie jakakolwiek możliwość? Renekton próbował tutaj uciec i raczej mu się to uda, tak jest, więc nie będzie tutaj killa na górnej alei. Lupę? Tak, killa raczej nie będzie, natomiast Elise przyszła na mida z jakimś gankiem. Czy ona jeszcze zdąży złapać tego Rumbla? Nie. Jest kill Renektona na Jaxie, czyli ładny comeback. Został złapany, czy również będzie... Nie, Elise, przepraszam, Sejuani ujdzie z życiem. Mimo tego, że nawet tutaj Sejuani może być zaskoczona przez Elise, jeżeli szybko się pojawi. Nie, tak się nie zdarzy. Troszeczkę Elise się spóźniła. Jak dotychczas Elise zawsze wchodzi na aleję nie w tym momencie, w którym powinna się tam znaleźć. Ja chciałbym przypomnieć, że Jeżeli ktokolwiek posiada lagi na Steamie, jest to forma indywidualna, nie jeżeli wina castera bądź Twitcha, z racji tego, że no jak widzimy nie wszyscy mają ten sam problem, więc mam nadzieję, że postaracie się zrobić coś u siebie, aby dokonać takiej zmiany, aby móc obejrzeć cały ten film bez jakichkolwiek problemów. Jak spojrzysz na adkery poszczególnych drużyn, no to Vayne jest już do przodu. Powiem szczerze, że ten Vampiric Scepter na pewno daje jej dużo więcej lifesteala. Może ona sobie spokojnie na tej linii farmić. Jest tutaj Jax, znowu agresywnie próbuje złapać Renektona. Sage One tutaj również wchodzi z boku, jest szarża na jakby strona trafiona. Czy będzie tutaj jakikolwiek kill? Jest Ignite, jest podpalenie od Reda, jest stun na Jaxie. Jeden hit tureta nie wystarczy, aby go zabić, więc mamy 5 do 4 i wymiana Renekton dla Jaxa, tak jest. Więc Jax tu chyba dwa. A widzimy coraz lepiej radzi sobie Rumble na środkowej alei, a tu widzimy już Invade, Elise na dolną aleję, na Vayne, znowu fokusowanie, więc oni zdecydowanie, drużyna Silence Gaming zdecydowanie chce wyeliminować Vayne z możliwości farmienia. Oni są na pewno świadomi tego, że Vayne wyfarmiona to Vayne bardzo niebezpieczna, zresztą na pewno i ty również to wiesz. Tak, to jest prawda. Natomiast spójrz na mida. Dobrze sobie nawet ten Rumble radzi na tego Kassadina. W creepie nawet nie przegrywa obecnie. No, ten Kassadin jest naprawdę... Elise gankuje tutaj Rumbla, ale raczej nie będzie tutaj jakiejś większej. Wybrany jest na pewno kill Kubusa na Elise, więc bardzo nieprzemyślane zagranie junglera. Bardzo dobry countergang Sejuani był na midzie w tym momencie, więc właściwie głównie to zadecydowało o tym killu dla Rumbla. Tutaj Sejuani trzyma się, jest użyte ulti i raczej Zyra zostanie złapana również, więc jest tutaj wymiana 1-0. Queen będzie prawdopodobnie ścigać Vayne. Nie będzie, jednak się nie pokusi o to, ale była taka możliwość, gdy Vayne nie zdążyła uciec z drugiego uderzenia od turetu. Myślę, że miałaby na tyle damage'u, że Queen byłaby w stanie ją jeszcze dopaść. Flash przez przypadek użyty na Sonie i Kassadin tutaj się zbliża i to będzie... czy będzie to jest 1 za 1? Kassadin zabił Sonę, ale w rewanżu Vayne zabiła Queen. I czy Kassadin będzie chase'ował? Nie, nie będzie, mimo tego, że tutaj obydwa te czempiony i Sejuani, i Vayne nie mają many. Może tu już troszeczkę się zregenerowało. Czy Kassadin będzie się... czy pokusi się na skok na... Nie, raczej nie. On chyba wie o tym, że ta Sejuani siedzi tam w tych krzakach. On raczej to przewiduje. Natomiast chciałem zauważyć, że no już mamy 2000 przewagi w goldzie, tak? No widać, że te kile dają trochę tej przewagi. Cóż, jest 8 do 5 dla drużyny VAT Gaming. Mam nadzieję, że ta gra dostanie tak samo dużo jak teraz. Tutaj proszę zobaczyć, jak wielki damage Rumble zadaje Elise. Wystarczyło tylko dosłownie 1,5 sekundy na podpaleniu i Elise straciła 1/3 swojego życia. Musiała użyć haftkę. Tak. Wracając na inne linie, powiem ci, na topie ten Jax z tym Renektonem cały czas próbują się tak delikatnie obijać i delikatnie połkować. Natomiast no idą tu agresywne pingi. Wydaje mi się, że drużyny będą starały się zabrać smoka. Tylko ciekawe, kto się pokusi na to pierwszy. Sona wyczyściła tą widoczność, aby Silence Gaming nie miał wglądu, co dzieje się na spocie. Tutaj troszeczkę Kassadin przez Rumbla. No widzimy, bardzo dobre ultimaty mogą zostać użyte. Jeżeli Rumble buduje swojego i Sejuani, to naprawdę Kassadin może bardzo długo stać w podpaleniu, a to jest naprawdę duży damage. Widzimy tutaj Jax został zdejmowany przez Renektona i widzimy Kubusa, który zginie, tak zginie od Queen. Sejuani musiała użyć swojego dasza, aby uciec przed Elise. 8 do 6. Zobaczmy, tak. Popatrz tutaj na farmę. Naprawdę, jeżeli chodzi o Vayne, a AD Carry, więcej killi dla Vayne, więcej farmy dla Vayne, to zawsze się oczywiście niebezpieczne. Tak, powiem ci tak, różnica w itemach też jest, chociaż BF Sword nie jest takim słabym itemem na Queen. Natomiast no, po pewnym czasie ta różnica zrobi się coraz większa, tak? Prawie golda przewagi, tutaj Jax próbuje dołapać Renektona i czy uda? Raczej nie. Ja jeszcze dwa słowa do osób, którzy oglądają nas na streamie. Ja chciałbym was uświadomić w przekonaniu, że my nie robimy tego dla siebie, dla was, więc możecie być pewni, że robimy wszystko, aby jakość streamu była w jak najlepszej kondycji. Mam nadzieję, że to wiecie. I tyle w kwestii domniemanych lagów, które pewne osoby posiadają. Tak, leśnik drużyny Silence Gaming oddał Blue Buffa Kassadinowi. Tak, i Kassadin będzie bardzo groźny, jeżeli chodzi o swoich mobili. I Rumble będzie próbował wierze, ale jednak no niestety, przegrał się chłopak troszkę. Jak widzisz, na tym bocie jednak bardzo Vayne z Soną puszują, bardzo. Cały czas Queen z Zyrą stoją pod tą swoją wieżą, no i jednak mimo wszystko tracą trochę tych minionów. No w tym momencie jest crescendo od Sony, troszeczkę niefortunne użycie belta, żeby odepchnąć, ale mimo wszystko bardzo, bardzo przytomne zagranie Vayne. W tym momencie nie zdobyła killa zdobyła Sona. Więc mamy Sona, która ma identyczne skille jak Vayne i widzimy tutaj Jaxa, który bardzo agresywnie gra na górnej alei, nie będzie raczej w stanie spać Renektona i jest comeback Renektona, który wziął swojego ultimate'a Ignite'a, Slice and Dash. Czy będzie również możliwość zatrzymania? Jest kill na Jaxie? Nie, nie ma killa na Jaxie! Czy będzie jeszcze jeden Slice and Dash? Nie, więc Jax uciekł. Bardzo szczęśliwie od Renektona. Tutaj zbliża się Sejuani, jest użyte ulti. Jax próbował się tu zbliżyć do Sejuani, raczej nie. I to będzie kill dla Sejuani, więc Renekton poświęcił się i bez. Możemy zobaczyć, że drużyny, że tak powiem, wymieniły się wieżami, tak? Na bocie padła jedna wieża i teraz na midzie padła druga wieża ze sprawą Kassadina i Elise. To mamy wymianę 1 za 1, jeżeli chodzi o wieżę. Widzimy tutaj jest przewaga 2000 golda wciąż. Ta przewaga z 8 minuty nie zwiększyła się jakkolwiek znacząco, nawet bym powiedział, że się nie zmniejszyła. Widzimy zgrupowanie tutaj drużyny Silence Gaming na Dragonie i raczej będą w stanie go wziąć, tak, tutaj nikt go nie zabierze. Wydaje mi się, że zaraz tu będzie jakiś teamfight. Jest złapany Kassadin, ale raczej swoim ultimatem ucieknie, tak jest. Jax spuszował górną wieżę i powinien się jak najszybciej wracać, ponieważ Renekton, jeżeli go złapie, złapał go, prawdopodobnie zabije również. Będzie tylko wyłącznie cooldown na Slice and Dice i Jax raczej nie ucieknie od tego. Ładne skracanie dystansu z Renektona. Czy da radę Renekton? Tak jest! Jest kill dla Renektona na Jaxie, więc tak jak mówiłem, powinien się uciec od razu, nie zrobił tego i to jest właśnie cena. Ja tak z rzeczy pobocznych na Dragonie możemy zobaczyć nową skórkę do warda, która jest w kształcie pająka. To tak przy okazji Harrowing widzimy, że już jeden z graczy ma taką skórkę. Tak, jest to Zyra, która również postawiła go przy golemach, żeby widzieć Sonę, która się zapowiedziała. Jest znowu agresywna gra przez Kassadina. Myślę, że byłby w stanie wykończyć tutaj Rumbla, ale jest tutaj Invade i Vayne i Sony. bardzo, bardzo agresywnie grają. Renekton wyruszował tutaj mnóstwo minionów zwierzę na głównej alei, więc znowu jest 2 do 2 zwierzach porówno. Wydaje mi się, że albo czeka na Jaxa, ewentualnie będzie schodził na mid, chociaż na tym midzie się tam trochę uspokoiło. Natomiast... znowu, ale muszę to przypłacić swoim życiem. Jeżeli Jax ma dostępny... Nie, Jax ma 20 sekund do Ignite'a, więc to może być troszeczkę nieszczęśliwie, ale tak czy inaczej popatrzeć, jak Wild ma damage. Nie, Jax jednak odpuści. Czy odpuści, czy nie? Jax ma Ignite'a za 8 sekund. Jest tutaj złapany przez Queen. Czy będzie w stanie zabić? Nie! I Queen to chyba killa na Jaxie. Troszeczkę zbyt greedy. Nie uważasz? Tak, wydaje mi się, że to jest akurat prawda. W międzyczasie mogliśmy zauważyć, że w drużynie VAT Gaming no Rumble nie potrzebuje blubafa, tak? No i leśnik z drużyny VAT Gaming mógł sobie spokojnie tego blubafa wziąć. Spuszczowany przez drużynę VAT Gaming. Więc gruba naprawdę spełniła Global Objectives. Tak, wydaje mi się, że jesteśmy w 16 minucie i ta laning phase się skończyła, więc raczej możemy spodziewać się dobrych teamfightów już w niedługim czasie. Obydwie drużyny starają się zlikwidować jakąkolwiek wizję drugiego zespołu, drugiej drużyny w dżungli, aby mieć jak największą przewagę nad tą nad nimi. Tutaj widzimy Renekton zbliżał się, ale został zaspotowany przez Warda, ale spuszczowana nie jest do Sejuani z górnej alei. Rumble również się przesuwa, więc może to być ciekawa wymiana, ponieważ tutaj na dole mamy 4 na 4. Czy nawiąże się to jakiś teamfight? No jest tu wieża, no. Wejście na tą wieżę jest dobrym pomysłem, ponieważ wtedy stan wież zrówna się, także wydaje mi się, że trzeba nadganiać, tak? Jax z Kassadinem, czy będzie zestunowany? Jest zestunowany, ale wszedł w wieżę, więc jest engage! Ze strony Sage One służy swojego ulti, tak samo jak Renekton. Jest double kill dla Rumble, czy będzie triple? Na to czekamy, a właśnie nie, Vayne zabije Renektona, jest złapany tutaj również Queen przez Sejuani, więc jest 4 za 0 na dolnej alei. Mówiliśmy o tym, żeby weszli pod wieżę, a sami ją tracą. Kassadin, no ale spójrz, idzie tam ten Kassadin, on tam chyba będzie chciał coś zrobić. Ale raczej to nie będzie dobry pomysł, raczej nie. Będzie przecież starał się wejść pod wieżę, ale muszę zobaczyć, jak duży damage w małym czasie musiał zadać. Jest flash ze strony Sony. Kassadin musiał uciekać swoim ultimatem. Wystarczył jeden autoatak jeszcze. Jax swoją drogą uczyje turet na górnej alei, więc w tym momencie mamy 3 turety przewagi. I jeszcze podobnie zdąży wziąć blue, więc ta gra zaczyna się robić troszeczkę jednostronna. Tak, 14-8 we fragach, dodatkowo do tego 5-2 w wieżach. Mamy już 6000 przewagi w goldzie, tak? Więc jest to naprawdę duża różnica. Na topie Elise goni tego Jaxa i chyba go zabije. On nie zostanie złapany, aczkolwiek to się jeszcze okaże, jednak został złapany. Ale bardzo ładna próba ucieczki. Mamy 40 sekund do Dragona, który się zaraz, tam powinien zacząć się pojawiać reszta graczy z drużyny Bad Gaming i tak się podobnie stanie, nie wiem, próbować w dolnej wieży, ale raczej nic tutaj nie trzyma. Tak jak mówiłem wcześniej, no trzeba nadganiać, tak? Troszeczkę się Zyra zapuściła i tu będzie raczej 3 za 0, tu raczej nic się nie uratuje. Queen próbuje uciec, Kassadin wchodzi i próbuje zeslowować resztę drużyny, aby tutaj uratować Renektona, ale raczej tu już nie pomoże. Dokładnie. Gracz Kubus jest na Rampage, czyli 6-1-4 w tym momencie. Oj, ten Rumble będzie nie do zatrzymania. Tak, różnica już jest naprawdę masakryczna. Spoglądam właśnie na gold, jak on wygląda u poszczególnych zawodników. No i Kassadin ma obecnie około 1500 golda mniej, więc no jest to już dosyć duża różnica. Natomiast jak spojrzysz na junglerów Sejuani, ma już prawie 2000, tak? No to już jest też dosyć duża różnica, jak na junglerów. Również na Vayne versus Queen. Tak, widzę to. Różnica już w tym momencie, to jest ponad 2000 w tym momencie. To nawet tutaj jest engage znowu Kassadina na Rumble. Czy Kukun nie siadł, ale to jest bardzo zbytna waga. Znowu chodzą 4-2. Czy będą raczej w zobaczymy jak dużo VAT Gaming jest tankowata. Jest kill Vayne i Vayne również ma Rampage, więc jest 5-1-7. Dla niej. Jax oczywiście za bardzo zapuścił, nie wiem czy będzie w stanie uciec, raczej nie. Queen zdąży go zabić, nie! Renekton nie zdążył zabić Jaxa, ale jest shutdown na Vayne. Ale raczej nie będą w stanie zabrać tutaj Dragona. I czy będzie? Jest to! Jax schodzi na Zyrę. Kassadin zabił, co prawda Rumble, ale zginął na tym Jaxa i jest shutdown. Kassadin zabił Rumbla, więc wymiana w tym momencie 2 za 3 pod Dragonem. No powiem szczerze, że prawie mieliśmy Ace'a. Elise zginęła trochę wcześniej, Queen szczęśliwie uciekła. No, drużyna VAT Gaming naprawdę tutaj pokazała klasę. Wydaje mi się, że jedna z drużyn już w najbliższym czasie będzie szykowała się do Barona, bo mamy już ponad 8000 różnicy w goldzie. No, 10000 to już jest ten wspomniany już kiedyś i to niejednokrotnie snowball, tak? Mamy ping na Barona ze strony drużyny Silence Gaming. Postawiony, ale czy będzie? Nie, jest zwykły, ale postawiony, czyli Zyra sprawdziła widoczność swoim oraklem, czy jest tam jakikolwiek ward, a tyle nie zdecydowała się jakiego postawić. No wydaje mi się, że teraz drużyna Silence Gaming będzie napierała tym midem, będzie chciała wziąć tą wieżę, ale wydaje mi się, że może im się to nie udać, tym bardziej, że tam Jax zachodzi ich od tyłu. Tak, raczej tutaj Kassadin złapie Jaxa, ale zobaczmy jak dobry damage Jax wypłaca. Zginie mimo wszystko na rzecz Renektona, ale jest 1 za 1, ale teamfight toczy się dalej. Renekton tutaj próbuje robić wszystko swoje mocy, aby wytankować większość damage'u. Jest crescendo użyte przez Sonę, złapana również przez Kukun i ulti od Zyry, ale tutaj znowu engage ze strony Sejuani. Sona robi wszystko, jest użyty wave, aby spowolnić trochę Queen. Tutaj Kubus nie trafił swoim spowolnieniem, ale czy będzie w stanie złapać... jest w stanie złapać Elise. I zobaczyliśmy jeden harpun i naprawdę zostało tam obrażenia bodajże za 300 HP, więc w tym momencie naprawdę, zresztą widzimy, sprawdźmy jaką ilość, o przepraszam, nie ten przycisk, w tym momencie ma 263 AP, to jest już naprawdę duża przewaga, ten to jest na pewno zginie, ale czy Kassadin posili się, aby zaatakować Vayne i tak zrobił to, lecz nie zdążył jej zabić, za to poświęcił się i próbował zrobić teamfight. Tutaj Renekton zabił Rumbla. Te wymiany są tutaj tak szybkie, ta gra jest tak chaotyczna, to ciężko jest nawet skomentować. Tu jest tak dużo nieprzemyślanych, tak chaotycznych, tak zbyt odważnych zagrań. Naprawdę w większości przypadków nie wiem, czy zdecydowałbym się w normalnej grze je zrobić. My tutaj gracze robią jest bez zamysłu, tak się zdaje wydawać. No powiem szczerze, jak widzisz, no nie ma mowy o pozycjoningu, tak? Troszkę pojedyncze walki są chaotyczne. Widzimy jak bardzo tutaj połkowany była Elise, ale tutaj Sona już na pewno zginie, tak jest. strony z ręki kurczę, tak dawno nie grałem w tym czempionem, że zapamiętam jego nazwę, Queen. Przyznam się szczerze, naprawdę tak jak wspomniałem, to jest tak chaotyczna rozgrywka, tu ciężko przewidzieć jakiekolwiek scenariusze, tu się wszystko w każdej chwili może zmienić, ale widzimy, że drużyna Silence Gaming przegrywa dosyć znacząco tą rozgrywkę. 11 tysięcy tak. golda różnicy to jest już naprawdę, 10 przepraszam, 10,5 to jest już naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. Tak, zaczyna się ten efekt snowballowy. Wydaje mi się, że teraz VAT Gaming podejmie się w najbliższym czasie Barona i oni będą już chcieli skończyć tą grę. No, gra trwa 26 minut i wydaje mi się, że będą chcieli to skończyć. Ja myślę, że im szybciej skończą, tym lepiej dla nich, ponieważ dobrze wiemy, że jak Renekton tutaj działać jest. Silence nie siadł kukun, gdyby siadł, byłoby już po Jaxie. Również pnącza nie doleciały do Jaxa. Widzimy Jaxa i Boss od dłuższego momentu. Buduje w tym momencie Kinga. On będzie niezniszczalny, jeżeli w tak wcześnej fazie gry zbuduje te przedmioty. Jest ultimate użyczony od Rumbla. Czy będzie w stanie kogokolwiek złapać? Bardzo dobry ultimate z Zyry. Tutaj może być throw ze strony Bad Gamingu, ale jak już to, że jest kresentu od strony, Elise zabiła Vayne. Rumble dopadł Kassadina i próbuje uciec, ale jest double kill na Jaxie, więc ten Trinity Force nic tutaj nie dał. 2 za 1 wymiana. Tak jak mówiłem, drużyna VAT Gaming może czuć się zbyt pewnie i będzie chciała engage'ować, nie mając właśnie tej pozycji, jak w chwili obecnej, i ta wymiana troszeczkę nie korzysta dla nich. Tak, jak można było zauważyć, Sejuani zagrała do Insomena, tak? Jednak on zbyt bardzo nie pomógł i mimo wszystko... znowu 1 za 1 wymiana. Tak, znowu 1 za 1. Raczej nie tutaj jest Sage One, więc agresywna gra, ale Renekton przestraszył Sage One, która wycofała się. No powiem szczerze, ta gra się tak zapowiadała od samego początku, kiedy już na samym początku mieliśmy bardzo dużo killi. Taki trochę Summoner's Rift Deathmatch się nam zrobił. Musimy przyznać obydwoje, Luder, że ta rozgrywka zdecydowanie pokazuje nam, jak mocno zawzięte są obydwie drużyny, aby wygrać ten pierwszy mecz. To może być zagrywka psychologiczna już na sam początek. Jeżeli wygrasz ten pierwszy mecz, jesteś naprawdę w komfortowej sytuacji do kolejnego meczu, więc to już może zadziałać. Aczkolwiek czasami zdarza się tak, że drużyny później czują się zbyt pewnie i mogą przegrać 2 mecze z rzędu. Widzieliśmy nawet nieraz podczas niektórych finałów nawet 3 mecze przegrane z rzędu mimo wygrywania 2-0. Bywały takie sytuacje. Powiem szczerze tak, wydaje mi się, że no, drużyna Silence Gaming może wrócić jedynie, kiedy udałoby im się zrobić jakiegoś szybkiego barona i jeden dobry teamfight. Mogliby wtedy coś spróbować, jednak no spójrz, to już jest 11 tysięcy golda, tak? No niestety, tutaj ciężko spekulować, tak czy inaczej. Miejsce na itemy kiedyś się kończy, jeżeli drużyna Silence Gaming przetrzyma troszeczkę do naprawdę późnego late game'u. Myślę, że w 15 minut musieliby to zrobić. Widzimy tutaj, mówiłeś o szybkim dragonie, balonie, przepraszam, tak, to prawka rzecz właśnie ma miejsce. Jest ultimate użyty przez Sejuani, kolejny dobry ultimate użyty przez Zyrę. Renekton tutaj nie musi się jednak, aby ocalić tutaj Queen. Sam weźmie na siebie brzemię damage'u i tak zginie, dokładnie tak. I ta właśnie przewaga VAT Gamingu w tym momencie 1 za 0 pozwoli, że pokuszą się o wzięcie Barona, ponieważ cała drużyna bardzo ma małą ilość życia. Widzimy jak szybko, jak duży damage zadaje drużyna VAT Gaming Baronowi. Kassadin poświęci się? Nie! Nawet nie będzie próbował. Vayne używa swojego ultimate'a, została zlikwidowana przez Kokon, ale widzimy tutaj jest King. Raczej nie ma szans ucieczki, a jednak bardzo sprytna ucieczka do minionów, że Kassadin został złapany przez Jaxa, raczej nie będzie miał większej możliwości ucieczki. Aczkolwiek ten ultimate, no tak, no zapominamy o cooldownach, ach, troszeczkę zły, jakby poczekał. Tak, no Jax tylko czeka na swojego Leap Strike'a i Counter Strike'a, żeby Jax dorwać tego Kassadina. Czy Jax znajdzie Kassadina? Nie, już nie zdąży. Już nie zdąży. To tak jak nasi widzowie mają znaleźć leśnika, tak? Tak. A to zaliczamy? Zaliczamy, zaliczamy. Słuchajcie, to kto jest na bieżąco? Pochwalcie się, ile myślicie, ile razy już padło to słowo, o którym mowa w konkursie. A przechodzimy dalej do teamfightu. Widzimy, jak szybko Zyra zostaje ściągnięta przez Rumbla. Również widzimy Vayne w teamfightie w trzech, wśród kilku ludzi została mimo wszystko ściągnięta. Proszę Państwa, to jest w tym momencie 3-0. Renekton zdążył uciec. Zonia użyta w wyskoku na Rumble, widzieliśmy to. Bardzo fajne wykorzystanie. No niestety, kolego Donasta, muszę cię zmartwić. Nie było to 17 razy, bo było to jakieś 5 razy mniej. Widzimy tutaj jak wielki damage. Ja myślę, że drużyny powinny skupić się w tym momencie na spuszczowaniu tych turretów i dwóch inhibitorów. Otworzyłoby im tę drogę bezpośrednio do Nexusa. Tak, to jest najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że ogólnie drużyna Silence Gaming może się ewentualnie poddać, bo raczej oni tu już nic nie zagrają. Drużyna przeciwna jest już tak tankowata, że oni tu dużo... Jest ultimate użyty znowu przez Rumble, zobaczmy jak wielki damage wypłaca. 3 czempiony zostały złapane przez ultimate od Zyry. Mamy tutaj złapany przez Pnoucza 4 osoby. Vayne bardzo dobrze tutaj złapała Zyrę. Queen na kapitana dołapana. To aż tak ciężko to wymiany, tak ciężko to skomentować. Ale znowu jest 3 kile za 1, a Dekery ściągnięty w drużynie VAT Gaming. Wymiana 18 tysięcy golda w 32 minucie robi swoje. Widzimy tutaj jak Jax dajwuje, jest Ignite użyty, sam Ignite ściągnie Elise. Więc widzimy tutaj jak bardzo wyfidowani są ci wszyscy gracze. Kubus zostaje złapany przez Kassadina, tak jest shutdown, ale Jax czy pozostanie mu dłużny? Widzimy tutaj dolną wieża skuszowana, ich bito również padnie. Kassadin próbuje się tutaj wrócić, gdyby to był XPK, może próbowałby jakiegoś backdora z tego samego miejsca, kiedy się robił podczas finałów Intellectual Masters, podczas stycznia, dobrze wszyscy pamiętamy. Tak, niestety no Kassadin ma za dużo wież przy Nexusie przeciwnika. Widzimy jak Jax tutaj po prostu niszczy pod wieżami. Czy Kassadin zginie od reda? Nie, nie zginie. Mamy 3 wieże wejściowe zniszczone, 3 inhibitory zniszczone. Ta gra już inaczej się raczej potoczyć nie może. Aczkolwiek to, jeżeli będą w stanie się utrzymać, mogą jeszcze farmić te wszystkie miniony, ale nie wiem, czy drużyna VAT Gaming pozwoli na ten manewr. Raczej nie. No wydaje mi się, że no, drużyna Silence Gaming już raczej specjalnie nie zapuści się do dżungli. Jedyne co mogą zrobić to spróbować jakiś mocny push midem, ale raczej każdy teamfight mają już przegrany. No widzimy tutaj jest 9 turetów za 2. Mamy 17 kili więcej. 2 do 1 w Dragonach akurat. Mamy jednego Barona na rzecz drużyny VAT Gaming. No to już naprawdę robi swoje. Prawie 20 tysięcy przenogi golda, 18 dokładnie w tym momencie. Tak, to już jest miażdżąca przewaga, 9 do 2 w wieżach. I wydaje mi się, że no Silence Gaming już nie ma raczej możliwości, no ewentualnie chyba, że jakoś spróbują złapać drużynę przeciwną, jednak same te miniony dadzą sobie radę rozwalić te 2 wieże, które są przy Nexusie i sam Nexus. No tutaj myślę, że drużyna sfokusuje się na Dragonie, który timing mają bardzo dobry. Za 5 sekund pojawi się Dragon. Będą mieli bez problemu go do wzięcia, ponieważ tutaj drużyna Silence Gaming musi się bronić. Pojawił się Dragon, więc rozpoczęli go z lekkim opóźnieniem, gdyby ja mi się pokazał, ale bardzo szybko zrobiony Dragon. Tak, no różnica w goldzie już jest naprawdę duża, a jak widzisz za 2 minuty wstaje już Baron Nashor. Widzimy tutaj na VAT Gaming stoi w spocie. Barona są 4 zonie użyte, więc zabawa na całego trwa. Tak, dodatkowo zauważ, że support drużyny VAT Gaming ma kupioną Zonię, tak? No to jest naprawdę duża różnica. No, support ma 12 tysięcy golda, tak? Jest to taki wynik, jaki ma leśnik tej samej drużyny, tak? Tak jest. Zobaczmy dwa uderzenia tylko i wyłącznie od Wayne z autoataków i pół życia Kassadina. Jax dopada Queen, nie było żadnej możliwości ucieczki. Kukut trafiony na Jaxa, ale raczej nie będzie w stanie go zabić, po czym jak szybko zjeżdżają wszyscy zawodnicy drużyny Silence Gaming. Wymiana 1 za 0, 2, 3, 4 w tym momencie, czy będzie złamane? Jest 4, jest ace wykonany, nie będzie potrzebny już nawet Baron. To jest GG dla drużyny VAT Gaming, więc jest 1 do